Każda osoba na palierowym ma jakiś swój domek, który już jakoś wygląda, albo ma jakieś rozbudowane podziemie i tak dalej. A ja w Minecrafcie miałem po prostu jeden pokój, na którym miałem kilka skrzynek, łóżko, piecyk i to było wszystko. Znaczy dzisiaj czas na to, by zbudować nowy domek i dzisiaj pokażę wam, jak wygląda mój nowy domek i nagramy reakcję na mój nowy dom od syna Paliona i Kloca. Zanim jednak zaczniemy, daję wam 5 sekund na to, żeby zostawić łapkę w górę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech się pochwali w komentarzu, a osoby, które nie subskrybują kanału, teraz mogą to zrobić tam na dole i dołączyć do naszej, prawda, rodzinki. Uwaga widzowie, jesteśmy na Palionowie. Jak widzicie, jestem koło mojego domku i tutaj już w sumie troszkę widać, że tam się coś pozmieniało, ale tam za tą górką dzieje się, znaczy za tą górką, za tą skałą w sumie, dzieją się rzeczy wielkie. Jak widzicie, tutaj nic się nie zmieniło. To jest ważne w sumie, ponieważ dodałem tutaj moją głowę i napis: witaj w Zatoce Szczypsona. To jest bardzo dobry ten, ale czekajcie, teraz muszę iść plecami, o nie, 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 bo teraz, o! O, widzicie? I też nie widzieliście? O! Ale zrobiłem triki, że nie widzieliście dalej tego, co się tam stało. Ale uwaga, idę tu. Już jesteśmy na wprost mojego domku i teraz wystarczy, że się odwrócę. Jak widzicie, tu się też pozmieniało. Tu, jak widzicie, coś takiego jest. Te bambusy szły tutaj dalej, więc ewidentnie duże zmiany, okej? Więc uwaga, na 3, albo nie, poczekam, aż zostawię ci łapkę w górę. Wtedy się odwrócę. Więc macie teraz czas na zostawienie łapki w górę. Kto nie zostawił, ten nie zobaczy mojego domku. Więc teraz zostaw łapkę w górę, widzę, jak chcę zobaczyć ten domek, ponieważ... Ponieważ ten domek widzą tylko osoby, które zostawiły łapkę w górę i subskrypcję, więc zrób to. Dobra, jak już zrobiłeś, to mogę wam pokazać rzeczywiście ten domek. Uwaga, 3, 2, 1, 0, PUM! Patrzcie, jaką mamy chatkę hobbita, no przecież to jest coś pięknego, mi się tak ten domek podoba. Jest świetny, patrzcie, wchodzimy sobie tutaj, tu mamy hodowlę ziemniaków, tu mamy jakieś beczki, w których sobie możemy schować, skitrać jakieś rzeczy. Tu w ogóle jest taka jedna fajna beczka, ponieważ te beczki tutaj są tak na widoku. Ale tu jest jedna schowana, tam możemy sobie schować tarczę i nikt nie będzie wiedział, że to chodzi o tą... O kurde, nie tą co trzeba, tą miała być. Miało być. Dobra, nieważne. Tutaj jeszcze wyjdę za ten domek, ponieważ tu się nie rozstrzeliłem nad tym drewnem, który tutaj jest, prawda? Mamy tutaj pniaki, piękne pniaki, tu jest mnóstwo siekierki, tu można sobie ciąć, prawda, drewno i można brać siekierę i iść w las. Jak ktoś chce, prawda, można iść i rąbać drewno, tylko pamiętajcie, jak tniecie drzewo w lesie, trzeba zasadzić, ponieważ planeta, prawda, traci, jak nie ma drzew, więc trzeba, uwaga, pamiętajcie o tym. Dobra, uwaga, wchodzimy do domku, oprowadzamy was po... Znaczy oprowadzam, później nagramy sobie reakcję od syna Paliona i Klosa. Dobra, uwaga, wchodzimy. 3, 2, 1, 0, PUM! Mamy piękną, hobbicką chatę, jak widzicie. Tutaj jest kuchnia, ale zacznijmy od tego. Tutaj mamy sypialnię. Tutaj jest, no, łóżko, wiadomo, sypialnia, kominek, żeby mi grzał. Tutaj głowa Sonika, przy której jest stolik, przy której prowadzimy, prawda, piękne obrady. Tutaj ten stolik, to jest stolik, który nazwałem... Nieważne. Tutaj mamy zbroję. Jak widzicie, jest zbroje, są dwie zbroje. Jedna jest diamentowa, druga jest złota. No i dlaczego takie dwie zbroje? Z tego powodu, że no diamentowa zbroja, klasyk, każdy musi mieć diamentową zbroję, to jest przecież must have, chociaż chciałbym to zmienić na netherite'ową, ponieważ teraz na tej wersji są netherite'owe zbroje i to by było totalnie kozak mieć taką netherite'ową. No ale też mamy złotą zbroję i w tej złotej zbroi, no jak widzicie za tym, samo tło tego wskazuje, że to jest do netheru. To jest złota zbroja do netheru po to, żeby nas tam nikt nie atakował po prostu, bo wiecie jak to wygląda w netherze, tam atakują różne stwory. Dobra, uwaga, przechodzimy do kuchni, uwaga, kuchnia. Mamy tak, mamy, to jest radio, które nie gra. Bo to sztuczne radio, takie, żeby tylko wyglądało. Tu mamy stolik, przy którym można siąść niby, ale tak nie do końca w sumie. Muszę to dopracować, muszę dopracować te siedzenia tak, żeby były jakieś takie, na których faktycznie da się siedzieć. No bo na takich średnio. No chyba, że lepiej będzie bez tego. Totalnie, że tylko sobie stoimy przy tym. No w sumie to nie jest głupie, tu w ogóle się nie da dojść. Teraz to widzę, że nie da się dojść do tego stolika. No ale to trudno, to mówi się trudno i żyje się dalej, chociaż możemy to w sumie zmniejszyć trochę. Dobra, nie wiem. To takie rzeczy będę dopracowywał jeszcze kiedy indziej. Tu jak widzicie, toster jest piękny, no bo ja jestem tostem. Ja jestem tost w Minecraftu, musi być koniecznie toster na szafce postawiony, więc jest i postawiony toster na szafce. Tu pięknie lampa, która nam oświetla fajnie. No i fajnie. Dobra, idziemy do trzeciego pomieszczenia. Prawie ostatniego. W sensie, jeśli chodzi o domek, to w sumie ostatnie, ale pokażę coś jeszcze, co się dzieje za tymi drzwiami, ale to potem. Tutaj mamy taki bardzo roboczy pokój. W tym miejscu tutaj się dzieją różne rzeczy. Tu mamy stół do alchemii, tu mapa świata, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ja jeszcze się nie nauczyłem odczytywać tej mapy, ale...
Nauczę się, widzowie, nauczę się. Dobra, tutaj mamy piecyki, mamy jakieś znowu beczki, w których możemy coś pochować. To jest w ogóle do ulepszenia sprzętu i to jest właśnie bardzo potrzebne do tego, żeby zrobić tą netherite'ową zbroję i potrzebujemy tego netherite'u tutaj. Ja w sumie nie wiem, czy ja mam jakiś netherite. Czy ja mam jakiś netherite? Proszę chociaż jeden. No chyba nie jest mi to dane. Niestety netherite'u chyba nie mamy. No trzeba będzie pozbierać, pójść do tego netheru i pozbierać. No ale to kiedy indziej. W każdym razie tutaj za pomocą tego, z tego co wiem, możemy właśnie ulepszyć tą zbroję i zrobić coś o wiele lepszego. Dobra, i uwaga, przechodzimy do ostatniego pomieszczenia. Tutaj jak widzicie jest korytarz, który prowadzi nas bezpośrednio do tutaj. Tu właśnie nie wiem co jeszcze zrobię, ale coś zrobię. Ale tu przechodzimy dalej i tu mamy kolejkę. Jak widzicie na poprzednim odcinku tutaj była miniaturka robiona przy torach. A teraz tutaj mamy normalnie, powiększyłem te tory, żeby one faktycznie tutaj były, żeby tutaj się coś działo i tak dalej. I te tory, jeszcze nie mam do nich zastosowania, ale widzowie, ja wiem, że wy macie pomysł jakiś, ja wiem, że wy mi napiszecie w komentarzach. Więc czekam na to, żebyście w komentarzu napisali, co w tym miejscu mógłbym zrobić, co tutaj mogłoby być. Ponieważ, no wy macie zawsze dobre pomysły. No i tu mamy pięknie, tutaj można wyjść sobie tędy też, więc no... Oceńcie w komentarzu waszym zdaniem, ile na ile jest ta chatka. Dla mnie to jest 10 na 10. I ja teraz nie przedłużam, lecę po chłopaków, żeby zobaczyć, jaka będzie ich reakcja na to, co ja tutaj mam. Bo jestem w sumie ciekaw, troszkę nad tym spędziłem czasu, więc fajnie by było, gdyby docenili to, prawda? A nie, a pewnie nie doceniam jak zwykle. Halo, syn! Halo! Co to się stało? Witam, witam! Gdzie jest kloc? Gdzie jest kloc? Ja się pytam, gdzie jest kloc? No ja potrzebuję i ciebie i kloca. Potrzebuję i ciebie i kloca, bo chcę wam coś pokazać. Chcę wam coś pokazać. Dzień dobry. Co tak na golas? Odkąd masz tam elytrę, to bardziej wyglądasz na gołego niż wyglądałeś. Ale to nieważne. Kupiłbyś sobie jakieś ciuchy. Patrz, ja mam sweter, ja mam spodnie. On ma, patrz, jaki piękny tutaj ubranie z szeryfa. A ty co? Ale panowie, ciepło mi jest to, co ja mam kurde ubierać tutaj? Ty jesteś, prawda, jak się nazywa ten człowiek, który nagość pokazuje na siłę? Co ty powiedziałeś, Marek? Nudysta. A nie, ekshibicjonista, coś takiego. Trudne słowo, no. Można było się pomyśleć. Dobra, chodźcie za mną, ponieważ muszę wam coś pokazać. Troszkę popracowałem nad moim domkiem i troszkę go pozmieniałem i chciałbym zobaczyć waszą reakcję. Nie, to nie będzie pułapka, to nie będzie. On cię chce zemścić, stary, on cię chce zemścić za to, co zrobiliśmy. Pamiętasz? Pamiętasz to? Proszę mnie nie atakować, proszę mnie nie atakować. Dobra. Nie, na pewno. Ej, nie mogę zabrać te strzały. Dobra, chodźcie za mną. Ja nic wam nie chcę zrobić. Zaufajcie mi. Tak będę trzymał w ręku. A weźcie sobie broń, trzymcie sobie co chcecie w tym ręku, mnie to nie obchodzi. Chodźcie za mną. Synek. Widzimy cię. Dobra, chodźcie. Uwaga, teraz tak, ja zaraz będę wam kazał zamknąć. Albo nie, to w sumie nie zamykajcie oczu. Nie, ja nie zamykam. Bo... Nie, no dobra, dobra, bo mi nie ufacie mi, to chodźcie, normalnie. Nie zamykaj. Tu, patrzcie. Tu, na wprost, zobaczcie, piękna, co pisze? Jak on to zrobił? Jak normalnie, to normalnie. Dawaj, witaj w Zatoce Szczypsona. Co ty robisz? Dlaczego mi w głowę strzelasz? Tarcza. No nie, żeby był bardziej upieczony. Jak trafisz w oko, to... Czy był bardziej upieczony? Dobra, jak trafisz... No, dobra, masz jeszcze jedną. O, dobra, teraz. Jedno oko, drugie oko. Prawie, teraz. Dobrze, podoba mi się. I teraz chodźcie tu, zobaczcie, w tym miejscu ja mieszkam. Ale bambusów masz pełno tutaj. Dobra, powiem wam tak. Bierzcie sobie ile chcecie, tylko zostawcie w tym miejscu, w których zebraliście. Mnie to nie obchodzi, te bambusy i tak są tak niepotrzebne mi. Takie tutaj mam. Powiedz, ale tu ile, nie, za dużo tych bambusów, dobra, nie, już no, co? Nie, no, mam rację, ja tych bambusów żygam nimi. Kurde. Wyjecie bambusy? Nie, nie, ale nie jemy. Dobra, chłopaki, patrzcie to, jak oceniacie moje drewno z moimi pniami? Żelazna siekiera do tego, żeby zbierać sobie drewno, wiesz o co chodzi, nie? Bierzemy, synek? Bierzemy siekierki? Możecie sobie wziąć na pamiątkę po jednej siekierce. Dobra. Ale nie wszystkie, nie wszystkie. I kto tu jest złodziejem? Dobra, ja już oddałem. Dobra. Chodźcie, teraz wchodzimy do domku i uwaga, wasza reakcja. Co jest? Nie no, co to ma być w ogóle? Jakiś taki, nie wiem, jak to powiedzieć? Wygląda to jak taki placek, nie? Jak kanapka, jak
kanapka wygląda platek. Trochę. Jak kanapka, to jest, kanapka. To jest willa w ziemi. Dobra, zapraszam do środka, Tu jest dzwon, trzeba dzwonić, Dzień dobry. Tu wchodzimy na prawo, Tutaj, jest moje, prawda, moja sypialnia. Jak wam się podoba? Kurde, no taka... Nie, bo to nie, no to wtedy robi tak. Aha, W sumie to nie pod... Kurde, ale Mikołaj nie... Mikołaj... Co ty robisz? No bo mi... No bo ja jeszcze nie skończyłem tego komina, okej? Tak, skończę, obiecuję, co to robi skończę. To jest Sonic, a to jest, stolik obrad. Tu się rozmawia na... No kurczę, ale dlaczego mi obrus? Obrus mi niszczysz! Zostaw mi mój obrus. Dobra, tu jest tak, tu mam zbroję, piękne zbroje, tu mam skrzynkę na takie rzeczy podręczne. Ale dlaczego mi się kładziesz do łóżka? O. Synek, ty brudny jesteś. No, właśnie, jesteś brudny. Dobra, zapraszam tu, do kuchni. Kuchnia, dobra, co tu jest? Patrz jaki toster, widzisz to? Posiłek. No. Dobra, możesz sobie zjeść ciastko, jak chcesz. Możesz. Bardzo dziękuję. Proszę. Bardzo, ale kurde, no dobra, to było, to jest wybitne moje, mój miód. Tu radio, słyszycie jak gra radio? No czemu mi tak... Radio? No to dobrze, że nic nie słyszysz, bo jest wyłączone. Dobra, zapraszam dalej. Tutaj piękne miejsce, mój magazyn, skrzynek nie mam zbyt wiele. Tu jakiś taki... To nie ma przepisów BHP, zobacz co to jest. To jest nielegalny podmiot. Ja tam wsadzam, tam palce i sobie paznokcie obcinam wtedy. To jest nielegalne, Teryfie, weź tutaj coś zrób. Ej, co to? W ogóle do czego to służy? Nie, no dlaczego ty mi to zabierasz? Oddaj mi to! Czemu ty jest... Oddaj mi to, Oddaj mi to. Ale on ma rację, to nie jest bezpieczny przedmiot. Dobra, tutaj, No ale tu, czekaj, i tu jest bezpieczne... Nie, to nie jest bezpieczne, to tu nie jest bezpieczne, to nie... Tutaj to by to każdy mógł w to wpaść niechcący, a tam, to jest pod sufitem, tam tylko z premedytacją. Tam jeszcze na szafce, dzieci do tego nie dosięgną, a ty kurde mi to zabierasz, to było najbezpieczniejsze miejsce. Nie spadnie, szafka nie spadnie. Dobra, chodźcie chłopaki dalej, do następnego pokoju. Zapraszam, tu zamknijcie drzwi, chodźcie tu. Tu jeszcze nie wiem co zrobię, ale coś zrobię. Czekaj, synek, synek. To jest jakaś pułapka, synek. Nie, no tu są tory, No co wy co ty mi będziesz niszczył? Czekaj, trzeba tu sprawdzić łukiem. No to są moje, jest mój dom, no kurde. Jezu, wam coś pokazać, to jest przecież... Co zrobisz? Jest gdzieś wiatr z lawą pewnie. Nie ma nigdzie, chodźcie dalej, no kurde. Tu, tory mamy. Tu można, patrz, o. Ja w to nie wchodzę, No dobra, no ja wchodzę, ale jak do lawy... Powoliło się, ty umrzesz. Nie, nie żyjesz. Nie, no to, do nikąd prowadzi. Nie żyjesz, wychodź z tego, synek, co ty robisz? Ja idę, do przodu. Ale to, prowadzi donikąd, bo jeszcze tego nie skończyłem, no mówię, nie? Dobra, biorę to. Dobra, krótko mówiąc, podsumowanie chłopaki, jak wam się podoba mój dom? Podoba mi się, bardzo. O kurde, co jest? Podoba mi się bardzo ten dom, ale wydaje mi się, że tutaj coś śmierdzi i... Nie, no nic, ale wy jesteście, dobra. Dobra, to jest tyle, ja już nic od was więcej nie chcę, jakby... No one... Będę im budę budował, A ty nie kurzyłeś stary z domu, one w domu były. No bo one, miałem remont, tam by się zakurzyły. Dobra, trzymcie się, lećcie do siebie już, bo już jest noc, środek nocy, trzeba iść spać, trzymcie się, na razie. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli chcecie więcej odcinków takich, w których będziemy nagrywać jakieś reakcje na ten... Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli chcecie jakiś odcinek, w którym będę, nie wiem, nagram reakcję na ten domek od Dave'a czy od kogoś, no to koniecznie stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19, trzymajcie się, na razie, pa pa!